Cześć, witam was bardzo serdecznie. Z tej strony Hubianko, a to jest kolejna zapowiedź, tym razem z filmu Hobbit, Wojna Pięciu Armii. Mam nadzieję, że będzie wspaniale. Zapraszam. Jeśli chodzi o Wojnę Pięciu Armii, jest ona toczona w trzeciej erze i stoczy się ona pomiędzy armią goblinów i warków, a połączonymi siłami ludzi, elfów i krasnoludów. Jeśli chodzi o Hobbita, Wojnę Pięciu Armii, to czego się najbardziej spodziewam i to czego najbardziej oczekuję, to jest właśnie ta wojna, ten podtytuł Wojna Pięciu Armii, ponieważ wyśmienicie będzie zauważyć to, jak walczą te armie. Muszę wam powiedzieć, że ja jestem człowiekiem, który bardzo lubi włączyć sobie Władcy Pierścieni i zobaczyć, powiedzmy, walkę o Minas Tirith albo walka o Helmowy Jar i strasznie mi się to podoba, jak elfy walczą z orkami, ludzie walczą z orkami. To jest dla mnie bardzo ekscytujące. W Hobbicie, jedynce, dwójce, Pustkowie Smauga i ogólnie tak dalej, nie ma tego, ponieważ tam mamy cały czas ścieżkę, która prowadzi do Samotnej Góry, ale tutaj już ostatecznie zobaczymy wyśmienitą walkę i to jest to, co będzie mi się chyba najbardziej podobało. Jak widzicie w trailerze, macie okazję zobaczyć coś wyśmienitego. Natomiast jeśli chodzi o bohaterów, to w tej wojnie pięciu armii zginie Firi, Kiri oraz Thorin. Dobrze, moi drodzy, w dzisiejszym odcinku byłoby na tyle. Jeśli chodzi o premierę Hobbita, jest ona przewidziana na październik, więc widzimy się po premierze. Jeśli chodzi o moje wrażenie, to byłoby na tyle. Na razie. Cześć!